Poniedziałek 22 października, Małgorzata Parys, witam i zapraszam na wydarzenia, a w nich m.in. Raczyński znów prezydentem Lubina. Wynik jest bardzo dobry, za to bardzo serdecznie dziękujemy. Groźny pożar przy Skłodowskiej Kirii. Okazało się, że częściowo pożarem objęte jest jedne z mieszkań. Robert Raczyński wygrał wybory samorządowe. To na razie nieoficjalne wyniki. Na Roberta Raczyńskiego głosowało blisko 60% mieszkańców. Robert Raczyński znów prezydentem Lubina. To nieoficjalne wyniki wyborów samorządowych. Na Roberta Raczyńskiego oddało głos blisko 60% mieszkańców. Będzie to szósta kadencja Roberta Raczyńskiego. Dziękuję serdecznie wszystkim mieszkańcom za poparcie i zaufanie, jakie podczas głosowania złożyli na barki Komitetu Roberta Raczyńskiego Lubin 2006. Wynik jest bardzo dobry, za to bardzo serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że mieszkańcy postawili na dalszy rozwój miasta. No i będziemy się brali do pracy. Kontrkandydatem Roberta Raczyńskiego był Krzysztof Kubów z Prawa i Sprawiedliwości. Otrzymał 28% głosów. Pozostali kandydaci nie przekroczyli 5%. Serdecznie mu gratuluję wygranej. Mieszkańcy tak zdecydowali, należy to jak najbardziej uszanować. Taka była wola mieszkańców. Mam nadzieję, że Lubin będzie się bardziej rozwijał w tej kadencji pięcioletniej. No i cóż, ja ze swojej strony deklaruję, że jako parlamentarzysta dalej będę działał na rzecz naszego miasta, rozwoju. No i jestem oczywiście gotowy do pełnej współpracy. W Lubińskiej Radzie Miejskiej samodzielną większość zyskali przedstawiciele Roberta Raczyńskiego. Natomiast w Radzie Powiatu dokładnie tyle samo mandatów zdobyli kandydaci KWW Robert Raczyński Lubin 2006 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Wójtem gminy Lubin ponownie został Tadeusz Kielan, zdobył 58% poparcia. W Ścinawie także władza się nie zmieni. Urzędujący burmistrz Krystian Kosztyła przeszedł w pierwszej turze, pokonując konkurenta, byłego burmistrza Andrzeja Holdenmajera. W Polkowicach sprawdziły się przewidywania tych, którzy spodziewali się drugiej tury wyborów na burmistrza. 4 listopada o głosy wyborców powalczą Łukasz Puźniecki ze Stowarzyszenia Lepsze Polkowice i starający się o reelekcję Wiesław Wabik. Obecny włodarz gminy nie ukrywa, że druga tura jest dla niego pewnym zaskoczeniem, a całą kampanię ocenia jako barwną i ciekawą. Gratuluję panu Łukaszowi Puźnieckiemu, bo już wszyscy wiemy, że w pierwszej turze miał najlepszy wynik. Ja jestem drugi, więc gratuluję. Też dziękuję swoim wyborcom, dziękuję bardzo Państwu za oddane głosy na mnie. Czeka nas druga tura. Za 2 tygodnie będzie ostateczne rozstrzygnięcie. No a do tego czasu na pewno wszyscy będziemy się starać, właściwie dwóch kandydatów będzie się starać o to, aby przekonać wyborców do siebie. Także to jest przed nami. Mi będzie trudniej, bo jestem drugi w kolejce, ale na pewno mam na to określony pomysł. Z taką radością przyjąłem tą informację o frekwencji, ale również z ogromną radością i pokorą przyjmuję wstępne wyniki mojego poparcia. Nasze działania przede wszystkim będziemy kontynuować tak jak do tej pory, będąc blisko mieszkańców. To jest nasze sztandarowe hasło, z tym hasłem idziemy do wyborów. W niedzielę do urn wyborczych ruszyli również legniczanie. Po co? Odpowiedź dziecinnie prosta. Żeby wybrać sobie osobę, która naszym zdaniem odpowiada nam poprawieniu sytuacji w mieście. To, żeby nam się lepiej w kraju żyło, no i żeby móc zadecydować o czymś, co może polepszyć, prawda, jakąś tam sytuację naszą. Kto jednak ma dbać o sytuację Legnicy? Jak wynika ze wstępnych wyników, tu legniczanie są podzieleni, bo choć pierwsze miejsce zdobył z poparciem 43,23% urzędujący od 2002 roku Tadeusz Krzakowski, to bez drugiej tury się nie obędzie, bo główny kandydat Krzakowskiego Jarosław Rabczenko, radny Platformy Obywatelskiej, zdobył 26,71% głosów. Wyniki nie są jednak oficjalne, bo pochodzą z 26 obwodowych komisji wyborczych, a tych w Legnicy jest 49. Jeśli jednak sytuacja się nie zmieni, to legniczanie będą mieli powtórkę z rozrywki, bo Krzakowski i Rabczenko w drugiej turze zmierzyli się również przed 4 laty.
A co z pozostałymi kandydatami? Trzecie miejsce należało do kandydata PiS Arkadiusza Baranowskiego. Poza podium są Kukiz 15 i SLD. Martwić może jednak niska frekwencja, choć oficjalne dane nie są jeszcze znane, to w niedzielę do godziny 17 swój głos oddało niespełna 34,42% uprawnionych. Legnicy wyborcy komentują to krótko. Nieobecni nie mogą później narzekać. Żeby potem nie narzekać, że ktoś wybrał coś złego. Może wszystko zmieni się podczas drugiej tury wyborów. Ponad 61% wyborców oddało głos na Rafała Rokaszewicza, który ponownie będzie prezydentem Głogowa. Tym samym znokautował w pierwszej turze swoich dwóch przeciwników, Przemysława Bożka z Prawa i Sprawiedliwości oraz Sławomira Majewskiego z Koalicji Obywatelskiej. To są wciąż nieoficjalne wyniki, ale wynik jest już pewny. Rafał Rokaszewicz po raz drugi zasiądzie na fotelu prezydenta. Po cichu liczyłem na pierwszą turę, ale mówiłem i mówię, że każdy wynik trzeba przyjąć z pokorą. To w moim przypadku też jakaś ocena za tą czteroletnią pracę. To nie tylko kampania wyborcza, to praca przez 4 lata i została w ten sposób skwitowana przez mieszkańców tak ogromnym poparciem. Najgroźniejszym rywalem Rokaszewicza był Przemysław Bożek z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył blisko 32% głosów. Dziękuję. Bez względu na wynik czuję się bardzo dobrze, bo tak jak obiecałem służyć mieszkańcom, słowa dotrzymuję. Jutro o 8 rano wyjeżdżam na 3-dniową wycieczkę do Karpacza z moją klasą, więc na pewno służbę rozpoczynam, co prawda wobec 15-letnich mieszkańców Głogowa, ale słowa dotrzymuję. Trzeci z kandydatów, Sławomir Majewski, zdobył nieco ponad 7% głosów. W poniedziałkowy poranek w ratuszu oprócz dobrych nastrojów panuje ogromny bałagan. Kilka komisji obwodowych przez parę godzin czekało na zdanie protokołu. Czekamy, żeby się rozliczyć z dokumentów, z kart do głosowania, ważnych, nieważnych, tych, co zostały niewykorzystane. Pieczątki wszystkie, no pełna dokumentacja, wszystko co żeśmy dostali musimy teraz zwrócić. Protokoły już mamy rozliczone, na szczęście wszystko jest ok, no ale niestety no, jedna osoba nas tylko obsługuje i jest totalne zamieszanie w tej chwili, czekamy wszyscy. Zdaniem Rafała Rokaszewicza ten bałagan wynika z nowej ordynacji. Te wybory są tak nieprzygotowane organizacyjnie, tak niewłaściwie moim zdaniem zostały te przepisy wyborcze skonstruowane, że bałagan jest w całej Polsce niestety i musimy dłużej czekać niż zwykle na wyniki. Problemy były także w Powiatowej Komisji Wyborczej, gdzie jeszcze w południe głosy były niepoliczone. Ogień zajął prawie całą kuchnię i rozprzestrzeniał się na inne pomieszczenia. Mówił jeden ze strażaków o pożarze, który wybuchł w mieszkaniu przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie. Dwie osoby trafiły do szpitala. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali około godziny 21.20. Okazało się, że częściowo pożarem objęte jest jedne z mieszkań na trzecim piętrze. Najpierw strażacy ewakuowali z mieszkania dwie osoby oraz kota. No i oczywiście na ugaszeniu tego pożaru, który powstał w tym mieszkaniu. Oddymieniu klatki schodowej, sprawdzeniu pozostałych pomieszczeń całego bloku na obecność ewentualnych jeszcze zdarzeń. Do Regionalnego Centrum Zdrowia trafiły dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Zostali lekko poparzeni. Podtruli się także dymem. Z wczorajszego pożaru trafiły do naszego szpitala dwie osoby, mężczyzna i kobieta. Oboje nadal przebywają w szpitalu, ale ich życiu nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo. Na miejsce przyjechał zarządca budynku. To on oceni, czy lokatorzy mogą wrócić do mieszkania, czy szkody są zbyt duże. Dokładną przyczynę powstania pożaru ustalą natomiast policjanci. Prawdopodobnie doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Jak informuje Cezary Olbryś z Lubińskiej Straży Pożarnej, w ciągu ostatniego roku strażacy interweniowali w tym miejscu 8 razy. Uroczysta msza święta z możliwością ucałowania relikwii i wyjątkowy koncert. Do tego wystawa prac uczniów szkół podstawowych przedstawiająca postać księdza Jerzego Popiełuszki. W Parszowicach uczczono 34. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza. Pomysł uczczenia pamięci księdza Jerzego Popiełuszki zrodził się 13 lat temu. To właśnie w Parszowicach młody kapłan odprawił swoją pierwszą mszę po otrzymaniu święceń kapłańskich. Wtedy nikt nie myślał o tym, że ma przed sobą przyszłego męczennika i świętego. Dziś do Parszowic przyjeżdżają mieszkańcy z całego Zagłębia Miedziowego. Myślę, że to jest dobra idea czczenia pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który był tutaj właśnie w Parszowicach, który tutaj odwiedził tą parafię, tu przyjeżdżał razem ze swoim kolegą księdzem do tej bliskiej rodziny.
myślę, że ta tradycja zostanie utrzymana. Ja księdza Popiełuszkę znam osobiście. Jeszcze byłam bardzo młoda wtedy i jak tu przyjeżdżał do znajomych, to odwiedzał nas. Mieliśmy piękne truskaweczki, to zbieraliśmy truskawki, a później żeśmy grali sobie w piłkę. Zjedliśmy obiadek, no i jechał od nas. W tym roku uroczystościom towarzyszyło wyjątkowe wydarzenie. Rondo w Parszowicach otrzymało imię błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Następnie mieszkańcy Zagłębia Miedziowego wzięli udział we mszy świętej. To dla nas też wielka radość, ale też takie, można powiedzieć, wyróżnienie, bo niewiele jest takich miejscowości na Dolnym Śląsku, gdzie ksiądz Jerzy przebywał. Jesteśmy bodajże jedną z trzech miejscowości w diecezji legnickiej, gdzie ksiądz Jerzy właśnie był i mszę świętą sprawował. I do dzisiaj jest, można powiedzieć, żywy w naszej pamięci. Czcimy jego osobę, jego pamięć, bo jest błogosławionym Kościoła. Stąd też wierzymy w to głęboko, że możemy o wiele różnych łask prosi za jego wstawiennictwem. Przepięknie, naprawdę. Ja pierwszy raz byłam w tym roku, ale naprawdę wzruszająco. A nie mogę mówić, aż mnie zatyka. Bardzo pięknie było, naprawdę. Bardzo elegancko, bardzo dostojnie, super. Tak po prostu w takim nastroju religijnym. Wspaniała uroczystość ku czci świętego księdza Jerzego. Bardzo się cieszę, że tutaj wszyscy bardzo hucznie przybili. W ramach tegorocznego świętowania zorganizowano ponadto uroczysty koncert. Przed zebranymi wystąpiła kapela karkonowskiego zespołu folkowego Szyszak. Po koncercie każdy mógł ucałować relikwie błogosławionego księdza Popiełuszki. Przed kościołem natomiast można było obejrzeć wystawę przygotowaną przez uczniów lubińskich szkół podstawowych. Rysunki przedstawiały postać księdza Jerzego Popiełuszki. Na przybyłych do Parszowic czekały także inne atrakcje, m.in. okazjonalny kalendarz jako pamiątka z uroczystości oraz ciepły poczynek. Stunek. Dwóch kierowców, pędząc przez ulicę Głogowa, straciło prawo jazdy. Zatrzymany 66-latek miał na liczniku prawie 140 km, a zatrzymany kilka godzin później 24-latek jechał z prędkością 103 km na godzinę. Wszędzie obowiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę. Policja walczy z agresywnymi zachowaniami kierowców. Jednym z nich jest rażące przekroczenie prędkości. Tylko w niedzielę dwóch kierowców z tego właśnie powodu straciło prawo jazdy. W godzinach rannych policjanci ruchu drogowego zatrzymali kierowcę, który na ulicy Legnickiej w Głogowie, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę, jechał 137 km na godzinę, czyli o 87 km przekroczył dozwoloną prędkość. Kierowca otrzymał mandat karny w wysokości 500 zł, zatrzymano jego prawo jazdy. Kilka godzin później patrol policji zatrzymał na ulicy Sikorskiego 24-letniego głogowianina. Ten przekroczył prędkość o 53 km na godzinę, jechał 103 km na godzinę. Tutaj ograniczenie również obowiązywało do 50 km na godzinę. No to są właśnie agresywne zachowania. Takie przekraczanie prędkości zawsze jest karane utratą prawa jazdy. Kierujemy wniosek do starosty o odebranie tych uprawnień na określony czas, jeżeli to oczywiście jest pierwszy raz. Jeśli kierowca złamie zakaz bądź będzie ponownie przekraczał prędkość, to może się dla niego skończyć wyrokiem sądowym. I to już wszystkie informacje w poniedziałkowych wydarzeniach. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.